Antoni Tum. Legenda przedwojennego Grodziska Wielkopolskiego. Urodził się w 1889 roku w Grodzisku. Rodzice Antoniego Tuma, Karol i Amalia, w latach 70. XIX stulecia przybyli do Grodziska. Antoni Tum to absolwent szkoły powszechnej w Grodzisku. Do szkoły technicznej o profilu piwowarskim wyjechał do Berlina. W okresie międzywojennym właściciel i dyrektor Zjednoczonych Browarów Grodziskich. Produkowane wówczas piwo grodziskie eksportowano do niemal 40 krajów świata. Pomagał powstańcom wielkopolskim. Był członkiem Rady Miejskiej. Był naczelnikiem i prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej. Był prezesem klubu sportowego Dyskobolia Grodzisk. Zmarł w 1951 roku i spoczął na grodziskim cmentarzu parafialnym.